Cześć ciekawscy, tę panią znają tysiące Polaków. Sylwia Lipka to polska piosenkarka i youtuberka. Prowadziła także program na Disney Channel, a nawet miała okazję przeprowadzać wywiady z wielkimi gwiazdami. W dodatku od niedawna możemy oglądać ją także na kinowym ekranie. Czy Sylwia byłaby w stanie rzucić muzykę dla aktorstwa? Czy tej dziewczynie zawsze wszystko się udaje? Jak wyglądała jej droga do sławy i jakie problemy napotkała na swojej drodze? Zostańcie z nami do końca i posłuchajcie. Sylwia Maria Lipka urodziła się 12 grudnia 1996 roku w Katowicach. Przygodę ze światem artystycznym zaczęła już we wczesnym dzieciństwie, pomalutku i sukcesywnie wspinając się wyżej. W jednym z wywiadów przyznała, że w zasadzie od początku wiedziała, że chce robić coś związanego ze sceną, dlatego uczyła się tańca, aktorstwa i śpiewu. A w piątej klasie szkoły podstawowej zdecydowała, że priorytetem w jej życiu będzie muzyka. Próbowała swoich sił zarówno na deskach teatru muzycznego, jak i w konkursach wokalnych. Choć wydaje się, że kariera Sylwii przyszła i rozwinęła się szybko, to w rzeczywistości dziewczyna naprawdę wiele lat musiała poświęcić, aby znaleźć się w miejscu, w którym jest teraz. I choć jest niepoprawną optymistką z mnóstwem energii, w liceum miała poważną chwilę zwątpienia i myślała nawet o tym, by dać sobie spokój ze swoją artystyczną stroną i wybrać edukację z nią niezwiązaną. Dlaczego? Cóż, występowała na scenie od 6 roku życia, wiele pracowała i była zwyczajnie zmęczona tym, że nie udaje jej się osiągnąć większych sukcesów. Nie pomagało nawet, że jej pierwsze filmiki zaczęły pojawiać się na YouTubie, gdy Sylwia miała 12 lat. Wstawiała je wówczas mama wokalistki. Ale przełomowy moment w jej życiu nadszedł dopiero przed 18 Lipki w 2014 roku, gdy udało jej się wygrać casting i dołączyć do programu stacji telewizyjnej Disney Channel, gdzie zaczęła prowadzić program I Love Violetta z Wiktorią Gąsiewską, znaną z Rodzinki.pl, oraz Sonią Figurską, córką dziennikarzy Michała Figurskiego i Odety Moro. Wtedy jej działania zaczęły docierać do znacznie większej liczby osób. Dlatego zaczęła na poważnie rozwijać kanał na YouTube, gdzie umieszczała znacznie więcej filmów. A przy okazji, po obejrzeniu tego odcinka sprawdźcie koniecznie nasz nowy kanał dla ciekawskich shopping, na którym prezentujemy Wam specjalnie dobrane okazje zakupowe. Jest tam też odcinek inspirowany stylem i modą Sylwii Lipki. Karta do tego filmu właśnie wyświetla Wam się na ekranie. Ale idźmy dalej, bo to nie wszystko, co wiemy o Sylwii. Końcem 2015 roku wyszedł jej pierwszy singiel Masz to coś, a latem 2016 ukazał się jej debiutancki krążek Szklany sen. Płyta okazała się wielkim sukcesem, tak samo jak i trasa koncertowa. Jednak nabierająca poważnego tempa kariera Lipki nie przeszkodziła Sylwii w ukończeniu klasy maturalnej z dobrym wynikiem i podjęciu studiów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie wybrała organizację produkcji filmowej i telewizyjnej. Jak dziewczyna to wszystko pogodziła? Cóż, uważa, że jeśli się czegoś chce, to nie ma większego problemu, aby połączyć swoje priorytety. Zgadzacie się z tym, ciekawscy? Lipka wyznała też, że zawsze była osobą, która pędziła wręcz do realizacji swoich marzeń, które wreszcie się spełniły. Niestety jej ambicja i optymizm nie zawsze były podziwiane. Jak ze łzami w oczach wspomniała, Sylwia w czasach gimnazjalnych była piętnowana przez rówieśników, którzy śmiali się z niej i wytykali palcami. Do dziś uważa to za swoje najgorsze wspomnienia. Sylwia jednak nie poddała się i nieustannie zbiera kolejne sukcesy. 2 lata temu zasiadła w jury krajowych eliminacji do 15 konkursu piosenki Eurowizji dla dzieci, a dla stacji Disney przeprowadziła wiele wywiadów z zagranicznymi gwiazdami, takimi jak na przykład Dave Cameron z filmu Następcy. Jej druga płyta, która okazała się jesienią 2017 roku, okazała się jeszcze większym hitem niż pierwsza. Krążek zatytułowany Fala Wave, na której znalazł się materiał nagrany w 2 językach, angielskim i polskim, zapewnił jej jeszcze większą liczbę młodych fanów, którzy szturmem podbijali sale koncertowe. Niedawno wyszedł jej 3 album zatytułowany Wbrew pozorom, a młoda artystka właśnie rusza w kolejną trasę koncertową i promuje film, w którym zagrała główną rolę. Hashtag jestem M Misfit. Produkcja kierowana głównie do nastoletnich widzów nie zbiera zbyt pochlebnych opinii, jednak fani Sylwii raczej cieszą się, że mogą zobaczyć ją na kinowym ekranie. Wraz z nią w produkcji występuje m.in. także Feliwers. Czy ktoś z Was ciekawcy obejrzał już film? Jeśli tak, podzielcie się z nami wrażeniami w komentarzach. Czy w takim razie Sylwia zamierza skupić się teraz na karierze aktorskiej? Cóż, nie ukrywa, że to doświadczenie bardzo jej się podobało i jest kolejnym spełnionym marzeniem. Ale tych uwielbiających Lipkę jako piosenkarkę uspokajamy. Muzyka pozostaje jej główną pasją, a resztę traktuje jako wspaniały dodatek. Zresztą już zdradziła, że ma kilka nowych piosenek na kolejną płytę, choć obecna jest świeżym towarem na rynku muzycznym. Chętnie też wystąpiłaby w Tańcu z Gwiazdami, bo jak twierdzi, jest całkiem dobrą tancerką. Cóż, może w kolejnej edycji tego programu będziemy mieli okazję zobaczyć jej kolejny talent? Jak myślicie? Sylwia niewątpliwie wie, jak zarządzać swoją karierą. Jej konto na YouTube ma prawie 80 milionów wyświetlonych filmów. Lipka regularnie też rzuca treści na oba swoje Instagramy. Na głównym Sylwia Lipka Music niedługo zapewne dobije do 1 miliona obserwatorów. Zaś na drugim Sylwia Lipka Me skupia ich aktualnie 150 tysięcy. Młoda artystka dba o fanów, a nawet zdradza, że wielu z nich kojarzy z imion. Może któryś z Was jest tym szczęśliwcem? I co ciekawscy myślicie o Sylwii Lipce? Lubicie jej muzykę?
A może oglądaliście już nowy film Jestem M. Misfit? I możecie się z nami podzielić swoją opinią? Dajcie więc znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też o lajkach i subach naszego kanału, aby zawsze być na bieżąco z naszymi materiałami oraz sprawdzeniu naszego nowego kanału Dla Ciekawskich Shopping, gdzie znajdziecie na przykład film o produktach inspirowanych stylem Sylwii Lipki. Zatem do usłyszenia wkrótce, cześć!